Witam, tu Pelikan. Dzisiaj przyszła do mnie paczka. Paczka, tak? Przesyłka z kapselkami od widza Marcina i od jego córki, która właśnie tak pięknie ozdobiła tą kopertę. Także Natalia, pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Taki wizerunek tutaj Pelikana na kopercie, a tutaj Flaminga. Także pozdrowię też Flaminga w imieniu Flaminga i Pelikana. Wielkie podziękowania dla Natalii. No i co? Zabieramy się za otwieranie paczki, przesyłki. Zobaczymy, co to za kapselki. Tutaj się postaram się nie uszkodzić, bo tą kopertę sobie muszę zachować. Także taka właśnie mega niespodzianka. No i wyciągamy tutaj zawartość. Fajnie, świetnie spakowane. Koperta oczywiście zostaje na pamiątkę. Damy tutaj, żeby było widać. No i co my tu mamy? Są to kapselki oczywiście z tego, co mi tutaj Marcin przekazywał. No tak, no wykopane z ziemi, wyłowione na magnesie. Po prostu odzyskane. Także Marcin tak tutaj to wszystko fajnie spakował. No i co? Ja zaraz zacznę sobie przeglądać to. To czego nie mam, no to oczywiście dołożymy sobie tutaj do katalogu. I też tu Marcin coś wspominał o kapselkach właśnie, o tego harnasia nie mam. Takie zielone tyskie. Co będzie się nadawało do uratowania, to jeszcze wrzucimy sobie do kwasu cytrynowego. Kwas cytrynowy robi robotę. Dobrze, zabieramy się za wyciąganie kapselków. No i tak, co my tu mamy? To są kapselki, które mnie tutaj najbardziej interesują. A to Marcin, świetnie spakowałeś. Wielkie dzięki dla ciebie. Kapselek, ja mam wcześniej tyskie. Takie dębowe, niebieskie, zielone. Taki odcień. No bardzo ciekawy. To sobie zostawię. Tatra zielona, już taką Tatrę mam chyba, z tego co kojarzę. Teraz sobie to zobaczymy. Odłożymy na bok. No takiego dębowego to na pewno nie mam. Tatra. Tatra, jest tutaj Tatra zielona. Porównamy sobie to zaraz. To jest to. I tak, sygnatura się zgadza. To jest ten sam model, ten sam wzór kapselka, ale ja sobie go zostawiam, pójdzie też do kwasku, tak żeby się odratował, ale super. Znam osobę, która nie ma tego kapselka i potrzebuje, także na pewno się przyda, nie zmarnuj się. Dobrze, odkładamy. Zielona Tatra tutaj wraca do kolekcji. Cóż tu jeszcze takiego mamy? Wpadło mi w oko tego harnasia też nie mam. Przejdźmy sobie do harnasi. Gdzie one są? No i tak, tego harnasia też nie mam, ale super. Dobrze, no to też trafi sobie do oczyszczenia. Kolejny kapselek, łomża, no takiego też nie mam. No Marcin, no super, no, już bym chciał powiedzieć, że to są jakieś unikaty, muszę przejrzeć. Teraz sobie przypomniałem, że właśnie Marcin też przeglądał katalog kapsli polskich. Nie widział takiego niebieskiego dębowego. No, nie wiem co to jest, ale ciekawy eksponat. I co, oglądamy dalej. I kolejny kapsel, który Marcin mnie zaskoczył. No, jestem w pełni podziwu, normalnie odkrywam co chwilę co nowe historie tutaj. Tego książęcego, czerwonego nie mam.
także pójdzie do czyszczenia. Takie tyski niepasteryzowane. Tego kapselka też nie mam w swojej kolekcji. I takie tyskie. Też nie mam takiego tyskiego. Odświeżymy, ale tak tu teraz sobie patrzę. Tu jest to dębowe. Zielone. Takiej lepszej kondycji, zdecydowanie lepszej. Chyba to jest to samo, bo wyblakłe było. No bardzo ciekawa historia. To są dwa kapselki dębowe, tutaj w tym. Muszę sobie takie wyciągnąć. Jedno. Drugie. No to dębowe mam, ale tego na bank nie mam. Takie zielone dębowe, no ma nie ciekawostka. Super, no Marcin, naprawdę zrobiłeś mi mega niespodziankę tymi kapselkami. Cały czas odkrywam tutaj, tak powiem, świat od nowa. Tyski opłaca się być, naty. Te kapselki to są nowe kapselki. Już też szykuję jeden odcinek na temat tych kapselków. Oczywiście są tutaj dwa rodzaje sygnatur. No i kolejne kapselki. Tyskie. Opłaca się być na ty. Tu jest jeszcze z loterii. Ja taki szykuję sobie taki odcinek właśnie z kapselkami z wykorzystaniem tych kodów spod tego. Także się przyda. I przejdźmy na ty z królami. Przejdźmy na ty z królami. No to akurat ten kapselek akurat mam. Te kapselki są też w dwóch rodzajach sygnatur. No Marcin, naprawdę mnie tutaj zaskoczyłeś. Naprawdę bardzo dużo. No to zielone dębowe, zielone czy niebieskie, już nie wiem jak to nazwać, bo ten to jest takie jakby niebieskie. No nie, robi to furorę. Muszę przejść też na stronę katalogu kapsli polskich i poszukać, zobaczyć czy w ogóle takie coś jest. Dobrze, przechodzimy na stronę katalogu kapsli polskich, żeby tutaj rozwiać wątpliwości. No i tak, jestem teraz na stronie katalogu kapsli polskich. Szukamy dębowych, zielonych, czy tam, czy też niebieskich. No i nie ma. Przejrzałem to jeszcze raz. Także normalnie Marcin znalazł ciekawostkę. Są to oczywiście dębowe, takie ciemne, różne. Kolejne dębowe, dębowe mocne. To dębowe te z tymi dębami. Te dębowe tutaj. Tutaj ten sam wzór, tylko na brązowym tle. No nie ma, no przejrzałem wszystkie kapsle, no i nie ma. Także no mega, mega ciekawostka z tymi kapselkami. Marcin, no bardzo, bardzo dziękuję. No trzeba jeszcze przejrzeć internety, że tak powiem. Normalnie czyżby jakieś tutaj święte grale otrzymało od ciebie. No zobaczymy co wyjdzie po czyszczeniu tego w kwasku cytrynowym. Dobra, wracamy do kapselków od Marcina. No także te dębowe są jakimś mega zaskoczeniem dla mnie. To jeszcze z tych kapselków wybrałem sobie taką Tatrę, patrzcie, taka stara Tatra. Też tego wzoru nie mam. To też trafi do kwasku cytrynowego. No ale żeby włożyć coś też ciekawego już do katalogu, to oczywiście kapselki trafią sobie tutaj do czyszczenia. Jest taki okocim 0% tutaj od Marcina, którego nie mam i już zasili tutaj moją kolekcję. Także pięknie. I jeszcze dwa takie żywce. Tych żywcy też nie mam w swojej kolekcji. Także zasilam tutaj stronę z kapselkami z żywca. Wkrótce też rozbudowa, bo już nowe strony przyszły do mnie. Także już kolejne kapselki trafiają do katalogu. Tak więc Marcinie, no wielkie, wielkie zaskoczenie z tymi kapselkami. Kapselki oczywiście te, których jeszcze nie włożyłem, poddam czyszczeniu. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Natalii, która tak fajnie ozdobiła
tą kopertę. Ta koperta oczywiście zostanie. Będzie jeszcze bohaterką jednego, myślę, że z odcinków. Bo jeszcze z tych kapselków pewno jak jakiś nie mam. To będą osobne filmiki. Ja oczywiście zabieram się też za czyszczenie tych kapselków, które sobie tutaj odłożyłem. Wypatrujcie też kolejnych odcinków na ten temat, bo nadam też im te numery. No to jest mega, mega ciekawostka. Jak ktoś coś wie na ten temat tych dębowych, to proszę o pisanie. Może tutaj Gałgan się udzieli, bo ostatnio też mi tutaj pomógł z jednym kapselkiem, którego nie wiedziałem co to jest. Aha, te tyskie tematy. Tak więc przy tej okazji też pozdrowienia dla Gałgana. No nic, no Pelikan, no łyka, no takie kapsle to dla mnie są mega zaskoczenie. Nie wiem, czy to jest efekt jakiegoś może tutaj wybielenia czy coś, ale czy to takie było, jeszcze sobie przejrzę internety. No, tajemnicze dębowe. Zobaczymy, jak jeszcze będą wyglądały po właśnie oczyszczeniu. No nic, Marcinie, pozdrawiam się serdecznie, pozdrawiam Natalię. Wypatrujcie kolejnych odcinków. No i Pelikan oczywiście, co kapsle łyka. Pozdrawiam wszystkich i do zaś. Widzimy się wkrótce.